She never took it off. Hello? Is someone there? What is all this? We're running out of time. This isn't happening. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym materiale Zagrajmy w Subnautiki. Jak widzicie, jestem przed centrum robotyki. Troszeczkę leciutko tam podziałałem, niestety poza nagraniem, bo nie zauważyłem, że się nie nagrywa, ale... Jezus Maria, włączam sobie w ogóle w ustawienia, żeby mi się pauza włączała, kiedy odpalam PDA, to nawet myślę, że na dobrym będzie wychodziło. Przecież w sumie, może po prostu wejdę do środka, też będzie dobrze. Że widzicie, no, coś się tu odjebało złego. Tutaj, no, te dwa się pokazały. To, kiedy byłem blisko. All Terra Facility Beacon detected nearby. Unique Identifier. Fire Robotics Center. A to się odpaliło, kiedy tu wszedłem. Fire Robotics. This is where Sam worked. Dodatkowo, dobra, tutaj mogę... To na razie mogę zdjąć, żeby przestał mi tutaj tak się pokazywać. Tutaj co jeszcze? Z tego co tak patrzę. Dobra, te drony mogę na razie wyłączyć. Źródło sygnału wyłączone. To też mogę wyłączyć, bo już mam. Mam tam tego. Citraka, bo przypomnę sobie tutaj bardzo gipko solo, bo myślałem, że w miarę szybko tutaj się z tym uporam, ale niestety. No, rozwinęło się to w troszeczkę innym kierunku niż bym przypuszczał. Ale. Zlokalizowałem też tutaj, zakładam, że coś a la stację dokującą Stone Foxa, konsola Stone Foxa się to nazywa, zestaw elektryczny i tytan. Spoko. Dobra, sobie tak nie muszę przypinać. Dobra, no tytanu to mam akurat sporo. Niestety gorzej ze srebrem, czy w ogóle ze stawem elektrycznym. Ale kto wie, może tutaj coś znajdę. To jest właśnie ta konsola, od razu cała to była. Troszkę pootwierałem niektórych skrzynek, może w niektórych, bo łącznie trzy skrzynki otworzyłem, a w każdej była woda. Także niedużo was ominęło. Tu mamy kolejny portal. Może ten da się otworzyć. Mogę skanować i tylko. No kurde, akurat mam dwie kostki, ale przy sobie nie mogę tego odpalić. Dlaczego? Teleport architektów. Czasem teorie dotyczące tych opcji instalacji postulowały, że bramy służyły jako przedmioty związane z kultem lub produkcją systemową. Dalsze badania wykazują jednak, że bramy te w istocie są teleporterami średniego zasięgu, umożliwiającymi natychmiastowy przesuw materii barionowej przez czas i przestrzeń. Teleportacja wymaga złączenia bramy z głównej z peryferyjną. Brama główna służy za centrum kontroli, to przy niej ustalany jest cel podróży. Musi też być włączona, by dwukierunkowy przesuw materii stał się możliwy. Bez niej brama peryferyjna nie służy żadnemu celowi. Na ten moment technologia, która stoi u podstaw tego zjawiska, pozostaje dla nas nieodgadniona. Okej, co tu jeszcze mam? Jedno w altarze. A, tak, PDA zdobyłem. Z dziennika. Proszę, to się sam widzę. To muszę właśnie zobaczyć, czy tam się coś nie kryje fajnego. W miejsce, gdzie znalazłem to PDA. A w technologii, no to pewnie będzie ten... Ta konsola, czy tam dock tego Snow Foxa. Tutaj wszystko muszę sobie pozwijać. No i dobra, tutaj coś jest. Aha, no nie jest to nic ważnego. To wygląda, chociaż wygląda na ważne. Znaczy ważne, wygląda na jakiś fragment po prostu, który mógłby być fajny do przeskanowania. No ale gra chyba twierdzi jednak, że jest inaczej. Tutaj była kolejna skrzynia, chyba z wodą, jeśli się nie mylę. Może sam się muszę przesunąć bliżej tego mikrofonu, bo nie wiem, czy ja czasem nie gadam za cicho, a nie chcę drzeć mordy specjalnie, żeby ktoś mnie słyszał, nie? Dobra, czup! Yeah! Zamknięte. Co jest tutaj? O, w ogóle jest nasiadeczka, spoczy. A, jedna siateczka była jeszcze w którejś skrzyni, dobra. O tym nie zapomniał. Co? Ktoś z administracji. Zrobię do skalowania. Dobra,
A nie, to była kolba, tylko podniesienia. Nic więcej. Hey guys, I'm so glad you're here. Where else would I be? Like I'd miss Fred being exposed as the alien intruder. That's not gonna happen. But you didn't say you were not the intruder. No, not this argument again. I beg you. I think the game will settle this debate. So, I just want to ask you something quick before Zeta gets back and we start playing. It's about the cavern. With the frozen Leviathan, I investigated and... You investigated? When? I didn't see you. Maybe you were asleep or busy doodling inappropriate sea creatures. Those drawings are art. Anyway, I've looked into it, and I think we have reason to be concerned. It wasn't that long ago this planet was uninhabitable. But if we work together, we can get them to put an end to the Kral mutation experiments. I'm not comfortable with this. Samantha, you're paranoid. Come on now, you're Sam out. She has her safety at heart. And the rest of us don't? Zeta! Can we play the game now? Fine. Widać, że sam próbowała przekonać innych. Oh, you brought a friend. Spy pangling and training. We're recording audio, is that okay? Of course. I have the photos you sent. What am I looking at here? Kral pustules on the frozen Leviathan. That's nothing to worry about in and of itself. It's well contained. The ice samples suggest it's been frozen since the time of the outbreak. The strain made the planet uninhabitable. If it mutates... Are you feeling unsafe? Very. If I escalate this issue for you, will you feel comfortable enough to concentrate again? I have deadlines for the Snow Fox and the mining bots coming up. I really need your focus on the penglings. Oh, yeah. That's a relief, actually. I was expecting more of a fight. Nothing is more important than our safety. I'll take care of it, okay? Thanks. I won't let you down. Thanks, Sam. Keep up the good work. Sam loved working here with her spy pinglings. Do all humans like work? The lucky ones do. Are you lucky? I used to think I was. Ciekawe, czy ta Zeta faktycznie pogadała z zarządem, czy tego tak powiedziała, żeby sam po prostu spławić. Panie Wesorowe. Kurde, nie mam miejsca powodzić. Hey, Sam. Oh, hey there, pangling buddy. Hi, Fred. What brings you this way? I was just passing by. This must have been Sam's room. But something's not right. Okej, to się nie powinno wydarzyć. Tutaj łóżko sam sobie poskanujmy w takim razie. Hey, Sam. Oh, hey there, pangling buddy. Hi, Fred. What brings you this way? I was just passing by. Lillian wanted a hand with a deep dive out in the bridges. You know, I think she's right. There is some weird stuff out there. The clicking sound? An SOS. I heard it with my own ears. So you think she's right? There's intelligent life down there? I don't know. I'll leave that to you scientist types. This scientist is more at home with these penglings. But if my sister was here, she'd be all over this. Wait, are you telling me you're not the brains of the family? Oh, my family has many different brains. Like a... A hydra? Well... Oh, yeah, actually, I like that analogy. Makes it hard to get along sometimes, but it's never dull. Dobra, mamy kolejną kasetę... Boże, kurwa, kasetę. Mamy tą. Płytkę, aha, i jakiś zapełniony ekwipunek. Dobra, to wypijemy, to wyrzucimy. Dobra, to też możemy wypić. Mam lepszą, plus mi się tworzy na bieżąco. To mógł wykorzystać. No i zrobiłem sobie to dla testu, ale tak naprawdę jeszcze nie raz tego nie użyłem. Bo zakładam, że to jest bardziej gdzieś tam potrzebne. Na... O, proszę, od razu jeszcze duża buteleczka, to wypijemy też od razu. Żeby się nawodnić. Właśnie to. Fragment kombinezonu cieplarnianego. No i cyk. Pięknie.
New blueprint synthesized. O kurwa. No to naprawdę nieźle musi grzać. Skoro w takiej temperaturze, kurwa, przetestowane. Okej, dwa łóżka, ramka, lodówka. Jestem, czy ta lodówka faktycznie działa, bo jeśli tak, no to to jest opcja, żeby potworzyć sobie trochę rybek i wsadzić do lodówki. Dobra, no to później skraftuję. Bo w sumie trochę byłoby głupio kraftować, powiedzmy, dock dla Snow Foxa, nie mając Snow Foxa. Mam nadzieję, że gdzieś tutaj ten jeden fragment jeszcze zlokalizuję. O, w ogóle siateczka, jak miło. I futro Stalkera śnieżnego. Siateczki to mam chyba dwie przy sobie, dokładnie. Co my tu mamy? Nerd out, diving in too deep. Okej. Kolejny do kolekcji. Bo nie bardzo wiem w sumie, jak dużo już mam te kolekcje. Dobra, tutaj byliśmy. A, i stąd też zgarnąłem jeden. Ten. Powinno to być też tutaj pokazane. O, właśnie, to będzie to. I tutaj jeszcze spojrzeć prawdzie w oczy. Hi, you. How's everything at Pengling Central? Oh, fine. But I haven't heard anything since giving the footage to Zeta. It's been, what, a week? Did she promise you a report? No, but I expected some kind of reaction. Maybe I should take it up with Emmanuel. It is Kara, after all, and it could cause a lot of suffering if it got out. And why would it get out? We have professional containment and know how to neutralize it in an emergency. Sam, I love you, but you don't know what you're talking about. You love me? Wait, why do you know so much about this? It's my area of research. Why are you being evasive? Oh, I'm gonna tell you something, and then you have to drop this crusade you're on before you damage your career. We're researching the bacteria. What kind of research are you doing? I don't want you worrying about this. We are aware of the possible downsides, but they're far outweighed by the potential. That's as much as I can tell you. Sam. I need to think. I have to go. No, nie zapowiada się za ciekawie ta relacja. Trzeba być szczery. Miedzi nie potrzebuję akurat. Tutaj ten lodowy kwiatuszek. Flakonik, którego mam trochę. Kolejne złoże. Tutaj stara latarnia pewnie. Lądowisko Fire Robotics. Tutaj jeden fragment Snow Foxa jest niepotrzebny. Nie powiedz mi, że go tu nie będzie. Musi być. Dobra, wypuścimy tutaj naszego Penglinga szpiegowskiego, bo to jest chyba pierwszy raz, kiedy to zrobię. Okej, quite good, quite good. Lubię to. To było spoko. Ja to też nie budzi. Co my tu mamy? Mamy kwarc. Aha, okej, na wsadzie tego operuję. No. Czy to magnety? Jest. Grab. Grab. Samo zniszczenia, nie. Za żadne skarby, pęd Zdzisław, nie będziesz się samoniszczył. Jezus Maria, ten model. To się, ogólnie jest spoko, tylko ta twarz, jak się tak, jak w niewyrażonych emocjach, wygląda trochę dziwnie.
A może E, nie escape. A to dobra, to tak spadało. Dobra, wyciągamy to. Zabieramy ciebie. No nie było tam tego, co myślałem, że będzie. Szkoda. Szkoda. Out. Nie to chciałem włączyć. Kurde, musiałbym przerobić ten tytan na tego. Mam jakąś skinę, to trzeba co mają w środku. Kto wie, może coś fajnego. Czekaj, tu byłem w ogóle, czy nie? Nie, tu mnie nie było. Kolejny taki owocek. Proszę, tutaj mamy narzędzie nawigacyjnego. Narzędzie nawigacyjne. To już mam, tego nie chcę. O, ukwiał. Czy co? Ukwiał? Na powierzchni? Powinien być pod wodą. Okej. No chyba, że to taka jakby wariacja rośliny, bo to też wygląda jak ukwiec, bo jest tam nazwa. Choć ciężko mi to stwierdzić. Tutaj wychodzę. A poszedłem chyba tędy? Tak mi się wydaje. Ja pierdzielę, no i znajdźcie mi teraz, kurde, ostatni ten fragment z Tom Foxa, no. Zacząłem kółko. Świetnie. Znaczy, tak na wyrost z tym świetnie, tak naprawdę. Dobra, ale nie, bo tutaj na bank będzie tego trochę więcej. Coś mi się wydaje. Zwłaszcza sądząc po tej mapie. To jest cały taki wielki obszar. To tu byś przydał taką mini bazę zrobić. Myślę, że na szybko ją sobie teraz postawię. Mam tego? Konstruktora? Oczywiście, że mam. Nie rozstaję się z nim praktycznie. Nie uważam tego za głupią rzecz. Tytan. Dobra, no to ja sobie na szybko tę bazę muszę teraz tylko ogarnąć, nie? Okej, then. Baza zbudowana. Zajęło mi to pół godziny, żeby sobie nazbierać na pręty oraz materiały na tego grzmota. Teraz taka baza mini. Dwa pomieszczenia, tutaj szkło jeszcze. To, żeby była jakakolwiek energia na start. Plus fabrykator. Ale jeszcze teraz musimy tutaj postawić oczywiście nasz dok dla Snow Foxa. Było, łapało. Było dopiero gdzieś. O, te łapy, dobra. Zwalnijmy to. Żebyś tak bardziej w tym miejscu. O. Zestaw elektryczny. No dobra. Dobra, dajcie mi chwilkę. Dobra, mam już rzeczy, skrotowałem sobie właśnie zestaw elektryczny. Czy możemy to postawić? To potrzebuje zasilania. Nie, z tego co widzę to nie. Tylko potrzebuje Snow Foxa, żeby operować. Moje pytanie brzmi... O, to są w ogóle skrzyki, jakie nie zauważyłem. Baterika, woda, okej. Czy mogę czymś baterię zmienić? Aż tak bardzo nie potrzebuję, ale będę miał. Może lepiej je w bazie zostawiać, by nie marnowały miejsca. Nie mówcie mi, że tutaj naprawdę nie znajdę tego.
tego Snow Foxa, bo się normalnie wkierwie. I kolejny taki punkt. Co? Sprawa dla robota? No to wygląda. No to bierzemy pilota. Go! Ready for my assignment. Po kwarcu. Czy kwarc jest mi aż tak potrzebny? No chyba nie bardzo. Magnety z chęcią przygarnę. Jakim cudem w ogóle magnety jest tak wysoko na powierzchni? To jest dla mnie trochę dziwne. Kurde, co selfiaczą mogę sobie walnąć teraz? Eksploracja, dokumentacja. Ej, zajebista rzecz. Dobra, wyciągamy magnetyt. Bieramy pęglina. Chociaż nie wiem, czemu po zabraniu pęglina po prostu całe się to nie przenosi do ekwipunku mojego, no ale... Nie ja to... programowałem. Bo właśnie ja nieraz magnetytu jeszcze nie skanowałem. To dla was opis, chociaż wiadomo... Nie jest on raczej, nie różni się on w ogóle, jeśli chodzi o poprzednią grę. Zapnijmy sobie dwa owocki, bo akurat magnetyzmu mi dość nie będzie nigdy. I tego nie już nie będę. Teraz trochę jestem w dupie. To dość dłużej. Chociaż wiesz, że nie mam schowka kwantowego, przydałby się. Sobie do niego zrzucił po prostu kilka rzeczy. Kilka czytaj dość dużo. Dobra, co jest w tym kierunku? Akacja szronowa, super. Miałem w ogóle zrobić ze Snow Foxa, a latam teraz i szukam. Ej, zajebiście to wygląda. Nie mówię nie. No kurde, nie powiem, wolałbym znaleźć jakąś jaskinię stalkerów, nie? Myślę, kurde, są... proszę, Altera tu była. Ciekawe, co tutaj ogarnęli. Kolejna jaskinia. No cholera jasna, Robin, idźżesz tutaj. Co jest kolejne? Co to jest? Tabletkę do uzdatniania wody? Combined with a frozen water source, water purification tablets can create drinkable water as you explore the snowy surface. Okej. Okay. Ciekawe, tak jak to się nie spodziewałem. Jak to działa? Włóż do kuli śniegu, aby otrzymać wodę pitną. Okej. Okay. Fajne. Bardzo fajne. Wejdźmy do jaskini. Przy okazji się ogrzejemy. Kolejne minerały. Jeszcze więcej magnetytu. Ja pierdzielę, gdzie ja zawędrowałem? Barwa Niwany. Robimy nie, gościu, widać, że... futro! Nice, nice! Nie oszukuj. If you're not cheating, then you won't mind if I record this conversation. Is that right? I have nothing to hide. Then what were you whispering about with Vin? Nothing. That guy is so lawful good, it's annoying. Wait, so you were trying to cheat? But no cheating occurred, so what does it matter? It matters to team morale. If you can cheat in the game, how can they trust you out there?
I'm sorry, did you feel left out? Perhaps you would like to make a deal. Ugh, Parvin, no. You're shameless. You really never give up, do you? I don't. It's true. Have a manual put that in my next eval. Very persistent. Okej, co tu się z akcji jakieś dzieją? Się muzyka fajna gra, ale kurde. Gdzie trafiłem? My dearest Adeline and Rosita. Not dearest. Who says that anymore? Adeline, Rosita. Everything on the mission is going very well. Do you see now? Your doubts were unfounded. I am loved here and no. Rosita will say, "Papa, why do you have to brag all the time? Papa, it's embarrassing." I want to apologize. Okay, no, that's taking things too far. I know we didn't leave things on the best note, but I want you to know I love you and I miss you. I don't know why I say the things I say sometimes. They just come out. I was going to send you a message saying how great everything is here and how everyone loves me. I've had a promotion to a very important security dossier. I'm treated like a hero. But really, this is a cold, wet planet. The scientists are full of themselves. There's no action to speak of. The only thing I look forward to is weekly games of Alien Intruder, but more than that, of coming home to you. I am sorry for all the times I did not appreciate you, of our family, or the good life we had. And I... Who am I kidding? I can't send this. What's the use? Okay, so pokusił się z rodziną? I sense many things here. Death, mama. Co ty mi powiesz? Wow! Jasny chuj! To jest ten lewiatan, o którym gadali? Skaner? Naszyjnik sam! Podium. Dobra, chlup mi ta wodę. Dobra, weź. Czekaj, daj mi to. Na jed... Czekaj, czasem muszę podnieść ciśnienie? Żeby to zadziałało? No, teraz tego nie sprawdzę. This was Sam's necklace. She never took it off. Okay, kwestia z intra. Miejsce to... My investigation of the fire excavation site, including the cave entrance and surrounding area, revealed minor cosmetic damage to Altera survey equipment and significant structural damage to the natural cave entrance and supports. Resulting debris prevents cave access without heavy excavation equipment. Only foot access is currently possible. We are reporting two casualties, Pavan Ivanov and Samantha Ayu. Both bodies were found beneath the rubble at the cave entrance. Ivanov had just entered the cave. Footprints were still visible by the entrance. Deeper into the cave, Ayu appeared to have sustained a fall. Poor souls. What was Ayu doing? Nothing in her file suggests a history of vandalism or carelessness. And yet, I can only conclude that the cause of the collapse was employee negligence. We will need to investigate a possible connection to the explosive damage reported at Omega Lab. If there is a connection, who is responsible? It appears that your sister's death was accompanied by significant destruction. Doesn't make any sense. She would never destroy a base. Well, baselessly. Are your feelings confused? I am detecting more than one. I don't know. I feel disillusioned? Worried? I thought I knew Sam better than I really did. When we were kids, I was always the one breaking and rebuilding things. She wouldn't even go into a bake sale without a plan.
For classic oatmeal cookies, no less. So serious. She wouldn't have anything to do with my molecularly transformed caramel pretzel lumps. Your mind goes easily to food. To distract you from your feelings. Okay, I think that's enough mind reading for now. This wasn't negligence. That's not Sam. This was something else. Zakładam, że pewnie chciała zneutralizować bakterie, bo coś tam wspominała w którymś PDA o tym. Tylko pewnie coś poszło nie tak. I spadła i po prostu zginęła na miejscu. Ale patrzcie, kurde, chciałem się w miarę cofnąć do bazy, coś poznajdować, a co? A jeszcze przy okazji znalazłem, kurde, tę jaskinię z tym lewiatanem. Ale nie ma tego złego, bo znalazłem też smar. Patrol log, excavation site, day 33, morning. I thought I saw something moving on the screen, but it was just that I sneezed. Wiped it off. Fred's not convinced the Leviathan is really dead, but I've never even seen it blink. Nevertheless, I am now undertaking the mandatory foot patrol. Inside the cave, confirming a whole lot of nothing. Creature still dead, cave still boring. I miss the mining site. At least you could talk to people. Oh, wait now, what's this? A rock! I found an interesting rock. That makes three this week. The others will be happy to have a friend. Concluding patrol. Perimeter secured. Nothing to report. End log. Okej, okay, trzy fajne rzeczy też tutaj koło siebie. Dobra, kurde, Boże, mógł sobie gdzieś tutaj na szybko coś skrafcić, kurde, fabrykator i przerobić te całe srebro na tego. Głowa zamrazniętej istoty. Zamraznięta czaszka lewiatana. Dużo miejsca na mózg, lecz są tu głównie kości i tłuszcz. Okej. Okay. Czyli zakładam, że mózg zdążył się rozłożyć, tak? Czuwania. Tutaj nic ciekawego. Próbkę ampułki wstrzykowej. Okej. Okay. Miałem ani jednego, ani drugiego. Krosta infekcji Kara. Warunki środowiskowe oraz subtelne mutacje wskazują na zakaźność tego szczepu bakterii Kara. Wskazują, że zakaźność nie jest tak wysoka jak w przypadku epidemii, która miała miejsce dawno temu na 4-5-4-6. Jakie dawno temu? Wedle czasu gry to chyba 2 lata temu było. Jak sobie sprawdziłem u Foxa. Fakt, że przetrwało na tyle czasu na zwłokach lewiatana, nie pozostaje wątpliwości. Mamy do czynienia z wysoce efektywnym saprotrofem. Po wykonaniu skanów stało się oczywiste, że ropnie to tylko niewielki i widoczny fragment gęstej sieci bakteryjnej, która pożera martwe komórki lewiatana. Pomimo ryzyka zaleca się dalsze badania. A, do czego? Do broni biologicznej? Już widzę, jak Altera pewnie chciała sobie na tym zrobić jakiś interes. Zradzimy sobie trochę owocków. Pamiętaj sobie za friko te rzeczy. Choć nie są one specjalnie drogie w produkcji. Ale mieć za darmo, a nie mieć za darmo? No kurde, już wolę mieć za darmo. Co jeszcze? Zaawansowany zestaw elektryczny. Bueno. Prom. Szpony zamarzniętej istoty. Szpony ewoluowały, aby zachować przyczepność na lodzie. Jak stary w ogóle jest ten lewiatan? To jest dość ciekawe. O, kwas jeszcze za friko. Mam jedno miejsce jeszcze w ekwipunku. Nice. No, prom pewnie nie działa. Oczywiście. Kurde, na takie sytuacje żałuję, że tym promem na przykład nie przeszedłem, bo fakt. Strasznie wolno się porusza po lądzie, ale ma schowek przynajmniej duży na rzeczy. Kurde, czemu na przykład nie mogę założyć teraz tego naszyjnika? Taki, powiedzmy, hołd dla siostry. Bo ewidentnie ona nie żyje. To już nie jest tak, że Altera ściemniała, tylko
tylko sam faktycznie nie żyje. No, Jezu, co mi tak wyskakuje tutaj czasami? Nie wiem, czy mi coś skacze na ekranie, czy wyskakuje mi tutaj ikona skanowania, bo to głupie. Dobra, ale cokolwiek mam tu zrobić, nie jestem w stanie tego zrobić póki co. Jezu, ale te zasoby. Za dużo mam tych rzeczy, żeby teraz coś tu więcej robić. Nie zamykałem tego, czemu to jest zamknięte. Dobre pytanie. Ach, gra i oszczędzanie zasobów. Zamykają drzwi przed graczem, kiedy nie patrzy. Lecz to... Czekaj tam moment. O, dobra, czekaj, tu. Użyj. Tak, czyli muszę mieć przy sobie śnieg, żeby to wykorzystać, ale dostaję z tego dużą flachę wody. Teraz spoczę. I patrzę, ale byłbym, kurna, zapomniał o tym futerku za Stalkera, które nasz kolega Parwan sobie zaskładował w swoim... Nie wiem, czy gabinecie to jest dobre określenie. Ale futerko mamy, to będę mógł sobie rękawiczki na przykład zrobić. Bo chyba na rękawiczki albo na czapkę będzie mnie stać, tak mi się wydaje. Gdzieś to wyżej jest. O, tutaj. Nie, to jest tabletka, ale tutaj co? Osad soli, flakonik lodowy. Dobra. To jest sobie dobre, żeby mieć tak ze 4 przy sobie, jakbym tak eksplorował sobie tutaj górę. Tutaj jest. No, na kombinezon mnie nie styka, ale rękawice albo hełm będę w stanie zrobić. Chyba pójdę w rękawice, bo rękawic jako takich nie mam w ogóle żadnych. Mogą się przydać jako takie. Plus od razu zwolni się ekwipunek. No chyba, że jakoś uda mi się na przykład znaleźć tutaj teraz więcej tego futra. Potrzebuję jeszcze trzy sztuki. A mogę sobie na przykład podjeść, coś popić. Się zwolni miejsce. Tam coś jeszcze jest. I coś się też przed chwilą wydarło. Ciężko mi stwierdzić, co konkretnie. O! Hej? Ej, ej! Spokój, spokój! Jak mi wyjebał! No co, dawaj! Pojedynek, kurwo! No dawaj, kurwa, na noże! A, zdychaj! Czy on zdechł w ogóle? Chyba tak. Troszkę nie wiem, może go znokautowałem, zaraz wstanie. Nie wiem. I znowu te kości, co jest? I czemu tego skanować nie mogę? Ktoś aż prosi o jakiś skan. Jezus Maria, znowu nie mam, kurwa. Dobra, tu jest gejzer ewentualnie, ale skoro był ten, to musi też być tak. Jest jaskinia, dobra. O! Chyba do stalkery. No wejdź w interakcję, proszę. No sorry, to było aż zbyt dobrze widzę, że będzie chciał ci ugryźć. Futerko. Dobra. No to... Zlepnijmy sobie. Cyk. Dobra, trochę światła bym teraz potrzebował. Gdzie to jest? Tu jest latarka. Boże, pod trójkę, nie pod piątkę. O, come on, serio? Tylko jedno? O, nie, dobra. Tu jest drugie. Powiedzmy. Jeszcze jedno, jakby tu było, proszę. Dla mnie? No oczywiście. Okej, okay, czyli nie ma tej przynajmniej. Czy przynajmniej nie ma innej animacji, co trochę szkoda.
Czemu z niego futra nie możesz zgarnąć? Kurde, jeden kawałek futra jeszcze mi potrzeba. O, ty, czekaj tam moment. Dobra. Zrzućmy sobie tego. Czy to zadziała? Tak jak myślę, że zadziała. Yeah! Cyk! Dziękuję! No. Dzięki, mordeczko. Aż wypiję za to. Ciebie zabiorę. Dobra, no to mamy od razu już kombinezon gotowy. Ocieplający. Dobra, czekaj, bo tu gdzieś widziałem... Tutaj chyba z boku. O właśnie, drabinkę. Ale drabinka to raczej nie jest bez potrzeby wstawiona. To jest flara, to walić flarę. Aha, do kolejnych zasobów. No pierwa. Zasobów to akurat mam w brud. Grzej się, grzej się. Kurde, tak dziwnie chodzisz, ale dobra. Gacie. Dobra, trochę nie poszło. Nie, no jakiś glitch mam chyba z tym życiem, kurde. Mam go, autentycznie, mam go nieskończoność. Bo ani to nie maleje, ani nie rośnie. Jak nie maleje, to nie ma też co rosnąć. A chyba mniej więcej wiecie, o co mi chodziło teraz, nie? Mam nadzieję. Ale proszę, teraz to ja bym musiał zmienić sobie nazwę w ogóle tych wszystkich tych. Znaczy wszystkich, no tych dwóch konkretnie radiolatarni, bo się źle nazywają. Bo tam gdzie jest fi, tam jest zero, a tu gdzie mam zero, powinno być fi. Taki mały detal, ale dosyć nawet istotny. To jest jeden, a dwa, no przydałoby się to i... Ojej, oj, 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 oj! Okej, to jest bezpieczny w miarę spadek, widzę. Dobra, ej! Ej, co jest?! Zejdź ze mnie, Krzysiek! Boże, czemu... Jak myślę, jakieś pierwsze imiona męskie mi przychodzą, to jest Zdzichu, Wacek albo Krzychu. No kurwa. Jeszcze Grzechu ewentualnie. Taki wyjątek od reguły, powiedzmy, nie? To jest automat. Dobra. Chyba jednak muszę... Gdzie? A nie tu konstruuję! Dobra. Myślałem, że gdzieś indziej. Czekaj, ta. O, tutaj. Tytan! Kacia! To lubię. Okej. Okay. Machaj tam mi to w takim razie. No nie powiem, wygląda zacnie. Wejdź, a gdzie upgrade'y się wsadza? Dobra, dla testu, wejdź. Czy on grzeje? Tak, grzeje. A to akurat spoko. No i też jest to bardzo logiczne. Dopalasz pod shiftem, dobra. Gdzie masz... O. Tu masz upgrados. Aha, i możesz mieć tylko jeden. Czyli albo moduł skoku, albo moduł, albo jakiś ochronę przed tymi wielkimi robalami, które widziałem gdzieś na fandomie. Tylko szkoda, że właśnie tylko jeden.
Ale te krótkie skoki mogą być naprawdę przydatne. Ja sobie jeszcze specjalnie, kurde, to machnąłem, myślałem, że to jest do tego potrzebne. No ale na szczęście mogę odzyskać materiały na to. Dzięki recyklatoronowi. Tak? Recyklatorowi, Boże. Dobra. No, tego sobie muszę najpierw machnąć, ale to już zrobię poza nagraniem. Ode mnie póki co będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Subnautica, w którym być może już udamy się właśnie tam, do głębin, bo póki co nie mamy tutaj co zwiedzać. Tylko tego Star Foxa najpierw zaparkuję. Póki co nie mam tutaj co zwiedzać, no bo czegoś nam ewidentnie brakuje, żeby ten cały wątek tego Lewiatana ruszyć. Zakładam, że albo jakiegoś przepisu na coś, co zrobić z tą bakterią, albo na... Tam jakieś strzykawki potrzebowaliśmy, tylko nie bardzo wiem, skąd to wytrzasnąć. No dobra, ode mnie to będzie tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia. Na razie. Cześć.